Się kiedyś też nauczyłem od papugi mówić i też tak trochę mówię. Co jest ważniejsze w życiu niż pieniądze? No szczęście. To one tak mówią, prawda? Trochę. Tak jak ja. Prawda? Tak podobnie. Powiedz. Tak trochę skrzeczą. Trochę skrzeczą, trochę ten głos oczywiście nie jest zbliżony do ludzkiego. No to sprawdźmy. Co tam na tablicy mamy? Mamy szczęście. Dobrze. Teraz czeka mnie nie lada zadanie. Żeby udowodnić to, że mężczyzna jest romantyczny, nie wystarczy tylko biała koszula. Trzeba jeszcze zrobić coś. Nowy rzecznik sam się Państwu zaprezentuje. Od tego będzie rzecznikiem, żeby właśnie prezentować także siebie samego. Także proszę o... Proszę się nie domyślać po moim niezgrabnym sformułowaniu gramatycznym, że to mężczyzna. Znaczy płeć nie jest rozstrzygnięta. Nikt mnie nie przekona. Pozwolę sobie zdementować to, co pan opowiada. Mianowicie, jeszcze raz podkreślam wyraźnie, szewiec czy krawiec... Czy warto wyjeżdżać? Ocenią państwo sami. A teraz już Kasia Olubińska. No Jacek, wydajesz się być wyjątkowo zachęcony. Mam nadzieję tylko, że mi nie wyjedziesz tutaj gdzieś do jakiejś winnicy, bo z kim ja będę program prowadziła. A teraz przenosimy się do Olgi Ptasińskiej. Mam nadzieję, że ty też dostaniesz, Olga. Za chwilę połączymy się z Olgą. Zdaje się, że mamy jakieś problemy techniczne. Nie wiem, czy to jakaś francuska rakieta nam zakłóca łączność. Teraz o dwóch stronach medalu, albo raczej w tym przypadku monety. Monety, którą z okazji 25-lecia otrzymania przez Lecha Wałęsę Nobla wybić chciał prezydent Gdańska. Monety jednak nie będzie, bo jak twierdzi NBP, osób żyjących na monetach nie upamiętnia. Do wielu jednak ten argument nie przemawia, a sprawę nazywają polityczną. Radosław Masłowski. Pierwsze kroki po uwolnieniu Ingrid Betancourt skierowała do rodzinnego domu. Swoich bliskich nie widziała przez długich 6 lat. Chcę najpierw porozmawiać z moimi dziećmi, z całą rodziną, bo oni są ofiarami pewnych moich decyzji. Teraz... To oczywiście nie był materiał dotyczący Lecha Wałęsy. Spróbujmy jeszcze raz, może tym razem się uda. Niestety nie ma tego materiału, jak słyszałam przed chwilą. No i witamy po krótkiej przerwie. Jesteśmy z naszymi gośćmi. Marek Sułek, fotografik, artysta fotografik oraz wykładowca Europejskiej Akademii. Fotografii. Fotografii właśnie w Warszawie. Skończyła się kartka. Zobacz, Anna, jak pięknie jest teraz w górach. Widzisz, jak się dzień zbudził nad Zakopanem? Ale równie ładnie nad morzem. W lewym dolnym rogu. W lewym dolnym? Tak czy nie? Nie, chyba jak dla mnie to w lewym prawym. Nie no, w lewym dolnym. Gubałówka. Tak, lewym prawym? No prawym, halo. Prawym, lewym? Miałeś chyba wagary w szkole podstawowej. Lewym czy prawym? No prawym. Czy upalne lato kontynuuje podgrzewanie, czy nie? Ewa Kotlewska jest z nami. Zbywamy się upałów, tak jak jeszcze tutaj. Oj. Teraz mnie na pewno już będzie słyszeć. Teraz jest wszystko w porządku, mam nadzieję. Teza angielskiego historyka to kolejny dowód na to, że kolebką cywilizacji nie była Europa, ale Daleki Wschód. Chyba muszę przypudrować jeszcze nosek, co? Piękniejszych miejsc nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No i na koniec spróbujemy jeszcze raz o Euro 2012. Dzisiaj odbyła się pierwsza z cyklu konferencja prasowa Polskiego Związku Piłki Nożnej. No niestety, mamy jakieś problemy. Zapraszam do Polsatu News po 21:00. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzień
Dzień dobry. Dobry. Halo? Jakiej liczby udało się panu doliczyć? 200 i 300. 200 i 300? To jest bardzo ciekawa propozycja, ale proszę państwa, zapewniam was, liczb po przecinku nie ma. Argentyńscy naukowcy znaleźli sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Chcą ograniczyć emisję metanu przez krowy. Według badań argentyńskich naukowców jedna krowa emituje dziennie 1 m³ metanu. Wszystkie krowy w Argentynie 55 milionów metrów sześciennych dziennie. Na eksperymentalnych farmach koło Buenos Aires opracowano metodę pozyskiwania gazów bezpośrednio z żołądka. Przewody odprowadzają metan do zbiornika umieszczonego na krowim grzbiecie. Hodowle zwierząt są odpowiedzialne za 1/5 emisji gazów cieplarnianych na świecie. Ona jest zrozpaczona. Te smutne oczy mówią wszystko. Miało być tak pięknie. Skromny, ale własny domek. Życie na wsi. A on zwiał. Dlaczego? Oświadczyła mu, iż jest w ciąży. On przeraził się tej sytuacji, jak to często bywa, jeżeli chodzi o mężczyzn, i postanowił dać nura. Informacja o ojcowstwie musiała faktycznie na kangurze zrobić spore wrażenie, bo ucieczka była spektakularna. Tutaj włożył głowę przez tą małą dziurkę i wyślizgnął się przez żywopłot, poszedł i uciekł. Zszokowanym mieszkańcom wsi, pędząc jak strzała, kangur jedynie machnął ogonem. Przeleciał tylko mi przed oczami i nic więcej. Robił tak ogromne susy dalekie, że niestety żadną miarą nie można go było złapać. Za kangurem ruszył pościg. Jedziemy na poszukiwanie kangura, za mną! Konno, bo wszak kangur uciekł ze stadniny, jej pracownicy i goście przeczesywali rozległe pola i łąki opolszczyzny. I choć było ich wielu i mieli nasze wsparcie z powietrza, wiedzieli, że odnalezienie zbiega wcale nie będzie łatwe. Hiszpanie, kiedy nie łapią byków, zajmują się łapaniem koni. W niewielkiej wiosce Sabucedo odbył się festiwal ujarzmiania dzikich koni. Sabucedo, hiszpańska wioska licząca na co dzień zaledwie 150 osób, na jeden weekend w roku gwałtownie się powiększa. Przez 3 dni trwa festiwal Rapa de Bestas, czyli obława na bestie. Te bestie to okoliczne konie żyjące na wolności. Rapa de Bestas to stara ceremonia, podczas której mężczyźni łapią konie, a następnie ścinają im głowy i ogony. A może kangur skrył się w lesie? Tu też trwają poszukiwania. Przeczesywany jest każdy zagajnik, bo wiadomo, sprawa poważna. Na niego tam samiczka czeka, no i została sama na lodzie. Do akcji włączyło się też polskie radio w Opolu. Kangur o maści szaro-burej z rudowymi przybarwieniami ma około 1 m wysokości. Tak precyzyjny opis zbiega będzie przydatny, bo jak ktoś zobaczy w polu innego kangura, od razu będzie wiedział, że to nie ten, co uciekł od żony. A to właśnie nasz zbieg na ostatnim swoim zdjęciu. Zderzenia motocyklistów z bezpańskimi wielbłądami to prawdziwa plaga krajów pustynnych. Trzeba było dziecięcej świeżości, żeby wpaść na pomysł, jak rozwiązać ten problem. Izraelski chłopiec, 7-latek z Tel Awiwu, ubrał garbate ssaki w specjalne narzuty ochronne. Okay. The main problem... Dzięki fluorescencyjnym kolorom takich narzut, wielbłąd z daleka rzuca się w oczy. Mały Udi wraz z ojcem nie planują wytwarzać i sprzedawać wielbłądzich narzut, ale liczą na to, że sama idea zainspiruje przedsiębiorstwa tekstylne do podjęcia konkretnych działań. Panowie nie myślą o zyskach. Byliby bardziej szczęśliwi, płacąc każdemu wielbłądowi, który zechciałby włożyć taką narzutę. Izraelska policja odnotowała, że w ciągu ostatnich 10 lat na skutek zderzenia z wielbłądem zginęło 10 motocyklistów. W kasecie maszyny losującej mamy 45 kolejno ułożonych kul. Komora mieszania jest pusta. Proszę zwolnić blokadę. Losujemy 4 liczby. Proszę państwa. Nieraz tak się zdarza, że przy takich emocjach również i widocznie maszyna dostała dużych emocji. 25 lipca, piątek, godzina 22, a to oznacza, że czas na wielkie show. Dziś nie tylko w studiu, ale również w Mrągowie, gdzie zaczyna się wielki piknik country.
Mam nadzieję i liczę na to, że wszystkie kowbojki i wszyscy kowboje dali sobie szansę i zagrali w nasze gry. Zaczynamy od Multilotka z plusem.